Artystą byłem od zawsze. To znaczy, zawsze chciałem być artystą. Znaczy, kiedyś chciałem być artystą. W dzieciństwie chciałem być artystą, ale wszystkie moje prace podobały się tylko mnie samemu. Nawet matka podobno udawała, że jej się podobały. Złościło mnie to. Denerwowało, że nikt się nie zna na sztuce. No i zostałem krytykiem filmowym. Dlatego zdecydowanie odradzam Państwu oglądanie tego beznadziejnego filmu. Na potrzeby projektu postanowiliśmy sprawdzić, czy pan Tadeusz cieszy się zainteresowaniem wśród współczesnej młodzieży. Około 200 ankietowanych udzieliło nam odpowiedzi. Kilku z nich zapytaliśmy o zdanie przed kamerą. Oto wyniki naszej pracy. Można powiedzieć, że przeczytałem, można powiedzieć, że nie. Przeczytałem tylko połowę, ale potem to strasznie czytałem. Tak, oczywiście przeczytałem. Była lekturą w szkole podstawowej, jeszcze w 8 klasie czytałem, tak jak każdy, i uczyłem się inwokacji na pamięć. Przeczytałem, tak. No ja nie radzę, przesłałem audiobooka. Kiedyś czytałam, w waszym wieku właśnie. To też była lektura. Nie jest to książka łatwa, na pewno bardzo trudna, ale myślę, że każdy Polak powinien ją przeczytać. Strasznie mi się fajnie czytało tą połowę, również też mi się fajnie czytało. Ogólnie to bym ją polecał dalej. Myślę, że książka jest bardzo ciekawa i atrakcyjna. No, fragmenty były ciekawe, zwłaszcza tam, gdzie chodziło o jakieś miłostki. To dla młodzieży było wtedy fascynujące. Ogólnie w całości dało się przeczytać i przeżyć. Na pewno poleciłbym książkę osobom starszym, bo są tam aspekty historyczne i oczywiście dla tych, którzy interesują się kulturą tamtych czasów. Według mnie jednak nie. Ponieważ jest to proza, która interesowała ludzi w innej epoce niż ta, która jest obecna. Rozumiem? No, moim zdaniem też nie. Raczej młodzież teraz nie czyta takich rzeczy. Wczesnego może pod takim względem, jeżeli młody odbiorca będzie interesował się historią i szlachtą. Ponieważ jak mnie zaciekawiła, a ja ogólnie nie jestem fanem czytelnictwa, mnie to zainteresowało, to innych tym bardziej. Powinien jako taka epopeja narodowa powinien zainteresować i powinien być takim ważnym krokiem naprzód w rozwijaniu swojej wiedzy o literaturze, o historii Polski. Tak, ponieważ zawiera wątki patriotyczne oraz miłosne. Dla Polski wszystko, co się wiąże z historią, jest zwykle ważne, ważniejsze niż współczesność i przyszłość. Jest to nasze dziedzictwo kulturowe. Myślę, że coś o naszej historii każdy powinien znać, więc na pewno fragmenty powinniśmy kojarzyć, powinniśmy wiedzieć, w jakim celu ta książka powstała, jaką rolę miała odegrać dla społeczeństwa, ale wcale nie mówię, że każdy musi przeczytać od deski do deski. Jest ważna, bo jest to książka patriotyczna pod jakimś względem. To ważna epopeja narodowa, którą trzeba przeczytać. Tak, też jest to dziedzictwo narodowe. No tak, bo opisuje ważne rzeczy historyczne. Raczej nie, ale mama pracuje w bibliotece, więc nie mam żadnego problemu, żeby taki egzemplarz otrzymać. Tak, posiadam. Tak, ale no, nie czytałem go. Posiadam. Ja nie posiadam, ale brat ma. W twardej opłatce.
and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D-R-E. Yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. So put something in there. Put it in there. Na potrzeby projektu postanowiliśmy sprawdzić, czy pan Tadeusz cieszy się zakres. Nie mogę, nie. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Dobra, cześć.